Halo, halo Mietku, halo, halo Franku, witam serdecznie z serii od darmowego konta do konta premium. Wszystko oczywiście naszymi siłami, chęciami oraz czynami. Mam nadzieję, że się nie powtórzyłem. Witam już chyba w 19 odcinku na kanale. Idziemy sobie wykorzystać jeszcze Prey 10x10 na atak, jasna sprawa. Ten odcinek może wam się wydawać, że leci jakby jeden po drugim, ale nagrywam go 13 grudnia o godzinie 8:41, w sumie się zaczęło. No i muszę wam powiedzieć, że jestem 8, 12, jakoś 14, nie, czekaj, ostatniego szluga zapaliłem wczoraj o godzinie 16, si? Jakoś tak. No to jestem kilkanaście godzin bez papierosa. Czytałem wiele oczywiście komentarzy na ten temat, bo też widziałem, że pisaliście i tam różne te sposoby dawaliście, nie? Ja postanowiłem, że wspomagam się jednorazowym epeciorem, który ma zerówkę w sobie i ten ruch, że właśnie tak jak miałem Aikosa, nie? Trzymasz praktycznie to samo. Coś się zaciągasz, coś leci. No to już mi robi na bani, że jest mi trochę lepiej, a przynajmniej mi się tak wydaje. No, a do tego stary. No nie wiem, mam takie poczucie, że może trochę mniej mnie korci do tego, wiesz, ale ja najbardziej się bałem tej piwnicy, bo jednak w tym miejscu spędzam najwięcej czasu. W tym miejscu mam to przyzwyczajenie jarania tych szlugów, nie? I no nie wiem, boję się, co to dzisiaj będzie. Już nawet teraz bym sobie przysmażył do filmu takiego Aikosika. Dobra, pijemy potiona i lecimy z tematem. Ale no, będziecie świadkami ostrej walki i bitwy na silną wolę, nie? A swoją drogą wczoraj też byłem na tym treningu, nie? W ogóle od razu po 5 minutach, tam my się podzieliliśmy na takie jakby, wiesz, drużyny. Było nas 6, więc 3x3 na jeden kosz sobie zagraliśmy. No i stary, po pierwszym tym, to ja mówię, kurwa, już płuc nie mam. Oni dosłownie minuta przerwy, o kurwa ty. Bo zawsze się tak robi, wiadomo. Nie czekasz 15 minut, aż ludzie się zregenerują. Lecisz z tematem. I stary, kolejna runda, nie? I zagraliśmy chyba takich partii 4 albo 5. No półtorej godziny to wszystko trwało. Płuc to nie czułem. Płuca były spalone, nie? Tamto wykopcone. I właśnie to jest to, co czego mi najbardziej jakby brakuje, nie? Bo na przykład jak sobie wczoraj tak przeanalizowałem swoją grę, to najbardziej czego mi brakuje to kondycji i kozłowania, nie? Jak tam na przykład ktoś mi podał piłkę i rzuciłem, no to czasem wpadło, nie? To nie jest tak, że kompletnie poza kosz wszystko wylatywało, więc zajebiście. Gdzieś ta pamięć mięśniowa myślę, że sobie wróci. Ale właśnie kozioł i kondycja to jest coś, co muszę, no muszę poprawić w chuj, nie? I w sumie spoko, bo kondycja, można sobie jakieś bieganko zaaranżować. A co do kozłowania, to ja kozłować chyba nawet bym mógł tutaj sobie w piwnicy, nie? Tylko bym potrzebował trochę więcej miejsca, ale ale jest to możliwe, nie? Dobra, dobijemy sobie tutaj jakiś Vanguard lata. Nieprzyjemniak. Ciekawe, czy pufnie, czy nie pufnie. To on tutaj zakręcimy jakoś z nim, nie? Dotknie. Musimy tak go wykręcić. No, także jestem mega zadowolony z wczorajszego dnia. Nie było żadnych kontuzji. Ale wiesz, też muszę te buciki trochę tak wyrobić, bo nałożyłem. Pobiegałem trochę to tak sztywno. Wiesz co, nowa para bucików to cholera jasna, musi się noga przyzwyczaić też, nie? No i teraz siedzę na zakwasach, stary. Czuję trochę na plecach, na udach i na łydkach, nie?
Ale gdzieś tutaj na lędźwiach nie, na brzuchu nie, na tyłku w sumie też nie. Aż tak wczoraj w obronie bardzo dużo nie grałem. No, ale też jak mam być z wami szczery, to wydawało mi się, że trochę kurwa mocniej będę z tymi zakwasami, nie? Że będzie gorzej, ale w sumie nie było aż tak źle, nie? Nie było aż tak źle, więc w sumie... Matko, ja w 10 minut wybiję level, co wy gadacie, że tak... A czemu ja ringa nie mam? Ty, ja się tak zagadałem, że mi ring nie wleciał. Dobra, cyk, cyk. Ile mamy? 39 karawa. Kurwa, niby mam tutaj preya, ale mam wrażenie, że coś tutaj... Nie wiem, czy jak ja bym spróbował stary te stone refinery, czy to nie będzie puste. Już tak z głupiej ciekawości możemy spojrzeć, nie? O kurwa, kolejny Vanguard. Tak z czystej ciekawości można zajrzeć, czy są te zajęte stone refinery, nie? Dobra, spróbujemy, ty. Najwyżej damy w nazwę odcinka, że prej na atak gównowarty, nie? Dobra, leży. Tutaj leży, tutaj szybko sobie przebiegniemy. Dobra. Tak na szybkiego. Jakby było pusto, zajebiście. Jest w sumie 8:47. Na każdym innym serwerze powiedziałbym, że pewnie wolne, ale to jest Secura, nie? Tutaj wszystko jest możliwe. A właśnie, i te Bullseye Potiony po 800 GP już są na markecie, więc dzisiaj już sobie kupiłem trochę więcej. Kurwa, wolne. Jasny gwint, jest tu Buxton. Ale Buxton to ziomuś chyba. Ile expa? Ile expa będzie? Uwaga. 688. Czy ja wiem, czy wcale tak kurwa więcej jest tych? Czy ja wiem, czy tak wcale więcej tego expa? W sensie, no to idzie chyba jak Korym Vanguard. Okej. Tylko tutaj na pewno sobie możemy zarobić. No troszkę tego golda, wiesz co, nie? Z powrotem dostać. Dobra, zobaczmy, co się tu dzieje. Nie wiem, jak uważacie, zostajemy tutaj? Robię przerwę, więc całego respa masz. Shish. To dobrze, że mamy tutaj, moi drodzy, tego. Dobrze, że mamy stealth ringów narobionych. Czej, napiszę mu. Gdzie na szefie? No to kozak, dobra. Szkoda, że na glomulfach tak nie ma, co? Ale by było. Czekajcie, troszkę weźmiemy tutaj. Przyciągniemy. Chowamy. Pięknie, rare erf. Weźmiemy. A jednak jest ziomuś, zobacz. Icho. Hello. Czyli jednak ktoś tutaj siedzi, ale zobaczcie, żadne platynki nie lecą. Tutaj jakieś snaki. No ale level mamy za chwilę. Oj. Dobra, ile tu mamy? 55 sekund, stary, biorę jak do siebie. Na ucieczkę będzie. Tylko nie wiem, co tam ziomuś robi, nie? Nie wiem, jakby tutaj nie wybijał w ogóle. Old school gron. A, level wleciał, a ja nie zrobiłem tego, stary, nie? A ja nie zrobiłem spalenia many. No, okej. Mamy hity całkiem fajne, szybko to wchodzi. Mamy już 54 karawa, jeżeli chodzi o expa. Mamy dwie platyneczki. Koala to... No, na razie koala nie zbieram. Na razie koala nie zbieram, może butelki pozbieram tutaj z ziemi. Na pewno lżejsze. Oj, tutaj jest dużo tych refinerów, zobacz. Tu jest fajna lurka, nie?
Dobra, buteleczki weźmiemy sobie. Szkoda, że żadnej runki tutaj nie mam, wiesz, awa, coś tego. Ty, a właśnie, może ja awa już powinienem sobie kupować i używać, co? M-level jest, level chyba też. Czy trzeba mieć paka, żeby... Nie no, nie trzeba mieć paka, żeby run używać. Chyba bez przesady, co? Ze zdeka można na faku nawet zajebać, chyba. Nie wiem, mogę mieć pojebane rozkwiny, bo jest... dosyć wcześnie rano. A wiecie, jak to działa. Czasem człowiek po prostu powie to, co myśli, nie? Ale nie pomyśli o tym, że może to, co powie, będzie abstrakcyjnie głupie. A wiecie, jak to jest. Dobra, użyjmy sobie tutaj tego i zwapmy go sobie. Może bym trochę przypalił manę, więc tak też zrobimy. Tu mamy cyk i tutaj mamy butelkę jedną. Platinum, pakiet platinum. Zapraszam serdecznie. Ciekawe, kiedy ten Yasir będzie na Karlin, nie? Jasny gwint. Ugryzło mnie. Dobra, i mamy, moi drodzy, 68 karawa expa, nie? No to jest fest dużo chyba. Nie wiem, ile my tam robiliśmy wczoraj na tym... na Korymsonach. Ale z tego, co widzę, tutaj w miarę resp wyrabia. Ktoś już idzie, ale z samego i tak mnie obskoczysz, okej. No tak. Ktoś tam poszedł. A czekajcie, to jak ktoś tutaj obskoczył i poszedł na górę, a czy na dół, przepraszam, to my idziemy na górę i tutaj powinno być czysto, nie? Niewybite. Zobaczmy. Jo. To elegancko. Bullseye wypity. Proszę bardzo, 5 empty. Bierzemy. Dobra, odstawimy tego bydlaka na miejsce. O kurde, ale powiem wam, że w tej piwnicy nie ciągnie najbardziej do tego szluga, nie? Ale bym se przykurzył, ale nie mogę o tym myśleć. Wiecie co, byłem na treningu, okej, tam nie paliłem. Byłem po treningu, to mi się absolutnie nie chciało. Potem poszedłem spać, no i jakoś tak do rana wytrwałem sobie, nie? No i od rana się jazda zaczyna, chyba pierwsze 24 godziny będą najgorsze, co? Nie wiem, czy wy coś wiecie na ten temat, czy nie. Nie wiem, czy coś wiecie na ten temat, ale... Dobra, uleczymy się, troszkę przypalimy manę. Kurde. Oj, 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 oj. Tutaj wraca na miejsce. Wiecie, co jest najgorsze? Że człowiek troi się, dwoi, troi, żeby tutaj wymyślić jakiś stary content fajny, coś naprawdę interesującego, a wychodzi na to, że cokolwiek stary byś nie zrobił, to najlepszy XP tak wychodzi na Stone Refinerach, nie? Choćby skały srały, byś chciał tam katedry, sredry, jakieś inne fredry robić, mordo, to bez sensu, i tak Stone Refinery wychodzą lepiej, nie? Tylko właśnie, one muszą być wolne, nie? Z drugiej strony. One muszą być, stary, idealnie... Znaczy, no tam jedna, dwie osoby spoko, nie? Ale jak już się zaczyna robić kiełbasiarnia, jak po godzinie 16, a jakby kumacie, nie? To wtedy już jest kicha. No ale weźmy pod uwagę, no gdzie byliśmy, jakieś faktomby, elfy, nie elfy, to wszędzie tam, gdzie byliśmy, to też w sumie był wolny resp, nie? Więc porównując wolny resp na Stone Refinerach i wolny resp na jakichś tam elfach czy coś, no to kurwa, panowie, no Stone Refinery, zoba, 80 karawa mamy, nie? 100k expa na godzinę, 108 w sumie. To nam to da. Dobra, niech on sobie tam idzie na górę, a my tutaj po lewej powinniśmy mieć 4 albo 5 sztuk, co jest w ogóle mega kozakiem. Tak jest. Tak jest, mamy dwie sztuki, okej.
Troszkę się wyekspimy i pójdziemy na profit. Ja, może ja powinienem zbierać takie rzeczy, które są dla... Chociaż nie, no nie miałbym jak, bo tak przekminiłem, że skoro pojedyncze rzeczy dla Paladyna wzrosły, jeżeli chodzi o cenę, to może ja też powinienem w ten sposób, stary, pójść pod profit, nie? Tylko, że... Skąd, no czy... Paladyn Armor może i na... Może i na jakiegoś Hama by mi się udało zdropić, bo tam Bogridera na tym Robson... Robson Isle to dostanę, nie? No tu jest jeszcze jakiś ziomuś, to ile jest tutaj ludzi? Ale... Trzeba się wyekspić. Pójść pod Profici, mano. No i faktycznie chyba też jest coś takiego, że no... Ej, czemu mi aparat palu? Halo, halo? Czekajcie, za chwilę może się coś naprawi. Ale on z rana ma jakieś lagi, nie? Ten aparat. Bateria powinna być ok. Uwaga. No, jest bateria ok. Wszystko na maksa. Nie wiem, o co chodzi. Uznajmy, że tego nie było. Uznajmy, że tego nie było. I mamy, moi drodzy... Jesteśmy na drodze do 34 poziomu. Mi się wydaje, że jak wbijemy 35, nie mówię, że dzisiaj na odcinku, nie? Ale gdzieś tam ogólnie, to chyba to będzie mój out, jeżeli chodzi o expienie i tylko się skupiam na proficie. No bo tu już będą hity w miarę takie odpowiednie, mi się wydaje. Skille już będą w miarę też. I będziemy latać chyba po tych imbu spotach, nie? Chociaż kurka wodna na tej katedrze wczoraj, to tam nawet i ten 35 mógłby być zbyt wczesny, nie? Jednak podjazd pod Reinsy zrobić to nie jest taka sprawa hop-siup, nie? A, jeszcze wracając do tutaj kącika takiego sportowego na tym filmie, to moi drodzy, jakbyście mieli... Jakbyście mieli jakąś aplikację, bo tak sobie myślę, że jeżeli z tą kondycją jest taka żopa, to ja może po prostu w dni, w które nie będę mieć jakiegoś treningu czy coś, to może ja bym sobie po prostu tak potruchtał, wiesz, jakoś pobiegał sobie, nie? Tak zwiększając sobie dystans z jednostki na jednostkę. I zastanawiam się, czy może znacie jakiś program, który... No nie wiem, na podstawie lokalizacji oblicza, stary, ile przebiegłeś, czy tam jaką trasę przebiegłeś i tam wszystkie parametry. Coś na zasadzie, jak kiedyś było Endomondo, nie wiem, czy ktoś kojarzy, i chyba tak to się nazywało, Endomondo. Ale oni chyba, nie wiem co tam się stało, czy oni się przebranżowili, czy oni zrezygnowali w ogóle z świadczenia tych usług, czy jak. W każdym razie chciałem sobie to Endomondo zainstalować, no ale sraka była, nie? No nie mogłem. I w tamtym momencie się dowiedziałem, że już w sumie Endomondo nie funkcjonuje, nie? Oczywiście, jak na prawdziwego studenta przystało, mentalnego, najlepiej jakby taki program był za darmo, nie? No bo ja też nie potrzebuję jakichś takich, wiesz, dogłębnych parametrów, czy tam ile kalorii, czy coś tam, nie, 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 tylko o dystans, o czas, to będzie dla mnie, wiesz, idealne. No ale jeżeli są oczywiście takie programy, gdzie tam trzeba wykupić subskrypcję, czy coś, to też nie ma problemu, ja sobie przestudiuję wszystkie, każde możliwe opcje, nie? Dobra, u Tevolux sobie strzelimy. Tylko pytanie, czy my sobie strzelimy, moi drodzy, level w expiąc w takim tempie. Level w 15 minut. No to kurka wodna, nie wygląda najgorzej. 15 minut. 15 minut. To jest całkiem szybko, moi drodzy. Mamy 81 karawa na godzinę. Zaraz sobie platynkę weźmiemy. Tu jest ziomuś. Buxton wrócił. Kurwa mać. Niedobre, niedobra to jest. Tak się też jeszcze zastanawiałem, że mamy prawie 400k profitu, nie? No jakbym sobie imbu na kryta zrobił. Czy imbu na krytyk by tutaj nie oddało, nie? W sensie, no jakbym... Większe hity, więcej expa, więcej profitu, nie? Wiadomo, jak to działa.
Tylko że to jest kolejne są pieniądze inwestowane, nie? I to tak naprawdę kiedy ja kurwa nazbieram na to, nie? Kiedy ja na tego paka nazbieram? Tylko kurde, to jest też 20 godzin, nie? To nie jest też mało. 20 godzin imbu to jest 20 godzin panta, jeżeli się będzie to oszczędzać, nie? Dobra, ringa sobie nałożymy. Ładnie. Zapraszam. No taka bardziej agresywna gierka powoduje, że... Dobra, że byłoby na dziąsło. Byłoby na dziąsło, z jednym mogę sobie polatać, ale jak nie mam paka, to z dwoma byłoby ciężko. Cyk. Mam nadzieję, że nie słyszycie w tle jakichś takich stukań, bukań, czy cholera wie co to jest. Nie wiem, czy tu jakaś przeprowadzka się szykuje, czy o co tutaj chodzi, ale... Ale u mnie to słychać, no, bardzo mocno, nie? To brzmi trochę jakby komuś po brzuchu jeździło po jakiejś... zupie fasolowej, albo po fasolce po bretońsku, o. Coś w tym stylu, dobra, let's go, zapraszam tutaj. 165 strzałek. Chyba na level nam nie wystarczą te strzałki. Próbujemy coś z tym jeszcze zrobić. Okej, tu jest platynka. Zobaczymy tutaj do lewej. Tutaj mnie trochę nie było. No i też jestem ciekawy, moi drodzy, co do jeszcze mojego tego rzucania palenia. Jestem ciekawy, kiedy zacznę odczuwać plusy tego niż minusy, no bo ja uznaję, że na przykład jak mnie ciągnie do szluga, gdzieś to mi się ręka trochę trzęsie, że brakuje mi tego, no wiesz, że walczę z tym, no to to są te stare minusy, nie? Ale na przykład jak, no nie wiem, zaczynasz brać pełny oddech i czujesz, stary, to, czy no nie wiem, aż tak bardzo się nie męczysz, czy odzyskujesz, stary, smak, jeżeli chodzi o potrawy, to ciekawi mnie, po jakim czasie ja będę w stanie to właśnie doświadczyć tego, nie? To mnie ciekawi, bo fajnie byłoby, no ja lubię robić coś i może i nawet takie minimalne, nie? Ale bardzo szybko widzieć efekty. Minimalne, bo minimalne, nawet niech będą tyciuteńkie, ale żebym wiedział, że to idzie do przodu, nie? Żeby miał to przeświadczenie, że idziemy w dobrym kierunku i wszystko jest okej. To tak. O kurwa, tej, ale mnie nadziąsło, usadziło. Dobra, tu ładne hity, satelity, może... Nie no, skilla raczej nie dobijemy. A oczywiście taska na Hunting Horna nie robiłem, no bo 20 godzin jeszcze nie minęło. W sumie mogę na konia wskoczyć jeszcze do SS-a. Więc to też jest kozak. Na koniku możemy popylać. Zapraszam serdecznie. Ty, ale w sumie na tym koniu tak nie najwolniej. O. Cyk, golda ile mamy? Per hour 30k, nazbierane 9k. No, to się za te bullseye i za... Bullseye i za stealth ringi się zwróci akurat. No, i też to jest fajne, że już na trochę wyższym levelu. Zobacz, jak ja sobie to tak biję. No to też nie jest tak, że jak ja mam 3 stealth ringi, to jest tylko pół godziny hunta, nie? No mogę sobie to wydłużyć. Czy no na razie nie mogę, bo mi strzałki na to nie pozwalają. Jestem na huncie tyle, ile strzałeczki mi pozwolą i mam nadzieję, że tutaj dobijemy. O nie, tutaj nie, patrz jak się zrespił szybciutko, co? Halo, proszę nie uciekać, panie Stoniku. Dobra, niech on sobie tam idzie. Tu jest Stone Refiner School. Tyk, zapraszam, do lewej. Aj, 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 aj. Aj, 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 ale szybki. Dobra, tu jest drugi. Okej. I w takim tempie wbijemy level w 12 minut. No to nie, to strzałek mi, przyjacielu, nie wystarczy na ciebie. Jeżeli chodzi o level... Expik się utrzymuje na poziomie 80k rawa. Okej, okay, jest to satysfakcjonujące, myślę. Wczoraj to my robiliśmy 80k expa na godzinę, nie? Teraz robimy 104, 108, 110. Tak, 110.
no nie wiem, 83 strzały, to ja idę tam na początek, tam pewnie ze 2-3 sztuki jeszcze będą i zaraz sobie to podupcymy, nie? Jasny gwint. Ale zaskoczony, Tibijczyk. Ja nie wiedział. Mhm. I zobacz, jakbym miał tutaj krytyk, jakby weszło. Chociaż taki, tak średnio jeden krytyk na klatę. No nie wiem, wydaje mi się, żeby to mogło jeszcze podbić expa na godzinkę, nie? Friendly max. 25 MS. Zobaczymy, co się tutaj dzieje, co? Friendly Max tutaj wszystko wypierdolił w kosmos, jak się tylko da. Dobra, Friendly. Nie bój się, Friendly, nie bój się. Don't be scared, bro. Dobra, jednak you can't be scared. Dwie platinium, pakiet platinium. Cyk, cyk, cyk. Co sobie zabieramy? Mamy 61 strzałek. Okej. Mamy kolejna platynka, żarcie i slim. Tutaj do lewej jeszcze będzie, będzie. 57 strzałek, dobra, to my zawiniemy sobie tutaj lotę do lewej. Pójdziemy do wyjścia. Szybki refill. I może jeszcze wrócimy na jeden, co? Dobijemy sobie poziomu trochę. Ty, ale tak przekminiłem, no nawet na jakieś dragony jakbyśmy mieli jeszcze coś, no to expowo chyba jak na razie nie będzie w ogóle odpowiednie, nie? Bez sensu, te stone refinery, co byśmy stary nie kombinowali? Bo te stony wychodzą jak na razie najlepiej, nie? Jest Backstony, 37 druid. Czyli razem ze mną to na razie tutaj 4 osoby ganiają. Ale resp mimo wszystko wyrabia, więc nie jest najgorzej. Dobra, moi drodzy, zrobimy przyspieszenie, szybki refill i za chwilę widzimy się po refillu na drugiej rundzie Stone Refinerów. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już po refilu. Wziąłem sobie oczywiście ponad 600 strzałek. Wzięliśmy sobie ze 2 Bullseye potiony. Manasów i health potionów nie dorzucałem sobie. Mamy 9, tak? Nie, 21 health potionów, 11 manasów. Ale wydaje mi się, że to jest ok. Do tego oczywiście zrzuciliśmy sobie cały ten loci, który mieliśmy. I tak naprawdę za te wszystkie platynki, które... O kurde, ile ich tu jest? Aha, to nieźle. Który on ma level, ten chłop? Taś 37. To zobaczcie, jaka jest różnica, nie? Sorry, szefie. Es. Ezunia. Dzielimy się. FK. Ja góra i boczne. Okej. Góra i boczne? Boczne ma na myśli chyba tutaj, nie? No jeżeli tu nikogo nie ma, byłoby super, nie? Ale faktycznie, jak tutaj były 4 osoby, zrobiłem refill, nagle tutaj jedna. Nie ma problemu. O to chodzi, komunikacja. Dobrze, nie desperacja. Dobra, tutaj rotacja ringiem, spoko. Tylko ściąganie i nakładanie to 2 sekundy, nie? Tego ringa. Ale dobra, lecimy z tematem. Oczywiście platynki. Tyk.
nałożymy, on sobie wróci. Nie, dobra, stoi, jest git. Kończący, platynka tu. No i G. Ty, to by wychodziło, że mamy respa dla siebie, nie? Tu jakiś, do yellowki dobity. Okej. Okay. Dobijmy go do końca, 137. 265 expa i lota też nie ma. Mhm. Kozak, 4 platynki mamy. Oczywiście ściągamy ringa. Fuda jeszcze żadnego nie mam, ale chyba stary nie potrzebuje jak na razie. Zobaczmy, co się tutaj dzieje. Jak on te boczne? To on bierze samą górę i boczne? To ja nie wiem, kurwa, już jak on ma to bić. To on wszystko bierze, stary. Nie kumam, nie. Dobra, no nie wiem, będziemy bić jak leci. 23 sekundy. Zobaczcie, ile tutaj tego koala jest na ziemi, nie? Sobie te butelki weźmiemy. Nie kumam, w chuj. Zobaczyć, czy na górze się porespiło, nie? Bo koniec końców resp mu może... No i powinien mu wystarczać za oba 132. Ona spokojnie, już tam na górze myślę, że jest wybite, jak tutaj się wyrespiło. Znaczy wybite, zrespione, nie? Nie wiem, pierwszy raz widzę coś takiego, nie? No bo zwykle się mówi, ty góra, ja dół, nie? O, wraca. Yo, what the hell is going on, bro? Chyba, że ogólnie na tej miejscówce jest taki podział, tylko że ja go po prostu nie znam, nie? Chyba, że to w ten sposób wygląda i czegoś po prostu tutaj nie strzaiłem. Też tak może być przecani. Dobra, mamy zaraz 34. Zapraszam serdecznie. To sobie nałożymy. Nałożymy sobie w ogóle wczoraj po tym całym treningu, nie? To też muszę wam opowiedzieć. Wczoraj po tym całym treningu z ziomeczkiem właśnie sobie w sumie to on mnie podwiózł, bo sam jechał jeść. I zajechaliśmy do takiego jednego z najbardziej kultowych miejsc w Szczecinie, jeżeli chodzi o kebaby. Być może ktoś z was to ogląda ze Szczecina. To byliśmy... Kebab na Werny Chory to się nazywa. To jest stary... Jeden z najbardziej legendarnych szczecińskich kebabów. Może ktoś się zapyta, dlaczego? Dlatego, że na przykład jeżeli zamawiasz rolo i tam jest tak, SMLXL. Trochę jak taka, wiesz... No jak taka sieciówka H&M, nie? Masz rozmiary ubrań, to tutaj masz rozmiary kepsów w ten sposób zrobione. No i generalnie jak zamówisz tam rolo rozmiar S, czyli najmniejsze, to skurwysyn od dłoni do łokcia lekkim chujem, nie? No po prostu za niewielką cenę dostajesz kopiec kreta żarcia. Najczęściej ludzie mówią, że idą się gastronomicznie skurwić, po prostu zeszmacić się najbardziej jak się da i zjeść takiego chamskiego skurwysyna, wiecie o co chodzi? To tam idziesz i po prostu wiesz, że wyjdziesz ze zgagą, ze sraką i z poczuciem tego, że się no skurwiłeś, nie? Właśnie o to chodzi w tym kebabie. No i na to właśnie wczoraj ziomuś miał ochotę i powie... I w ogóle jak skończył jeść, powiedział: kurwa, już dawno tak dobrego kepsa nie jadłem. Naprawdę polecajka. Ja mówię, stary, co jest, serio? Ja potem w chacie sobie odpakowałem tego kepsa, bo ja na wynos wziąłem. Wziąłem kilka kęsów, mówię, kurwa, co jest? Jasny gwint, jak ktoś nie jest ze Szczecina i nie zna, może sobie wpisać strojny Szczecin, kebab na Werny Chory. To wyskoczy, nie? To po prostu Buda jak chyba w Świnoujściu, nie? Ale od lat stoi w ogóle, od lat się utrzymuje. Wiesz, koniec końców i pandemię przeżyli, nie pandemię, i przed pandemią, i po pandemii są, także...
Wiesz, w sumie szacun, że dali sobie z tym radę. Tak? Jasny gwint. Dajcie sekundę. To nie wiem, gdzie ja mam klucze. Dobra, przepraszam za te problemy techniczne. Ale jak ktoś moich streamów nie ogląda, to może nie wie, ale to był mój tata. To był mój tata. Widziałem też kilka komentarzy, gdzie ludzie pisali, że Chłop za 30 lat z rodzicami mieszka. Wiesz, o co chodzi? No, ale tak się składa, że ja tutaj przyjeżdżam po prostu, bo to jest jedyne takie miejsce, które jest dla mnie dostępne, w którym mogę po prostu na spokojnie streamować, na spokojnie sobie nagrywać, na spokojnie się wydrzeć, na spokojnie się zaśmiać, wiecie, o co chodzi. Więc ja sobie tutaj do rodziców w piwnicy przyjeżdżam codziennie, potem sobie wracam na chatę. Sprawa jest załatwiona, nie? I to w sumie też jest fajne pod tym kątem, że no ja mam bardzo dobry kontakt ze swoimi rodzicami, nie? Bardzo dobrą relację i to też jest fajne, że zawsze po takim streamie, jak sobie skończę, wiesz, czy to wpadnę na kawkę, sobie pogadam, jest ten taki motyw, wiesz, utrzymywania tej więzi i relacji, to jest dla mnie no mega istotne. No, a do tego co, nie wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć. Miałem nawet jakieś próby, podejmowałem streamowania z miejsca, w którym mieszkam, żeby nie dojeżdżać, żeby było bardziej wygodnie, wiadomo, o co chodzi. I w sumie przez pierwsze, kilka miesięcy. Znaczy, czekajcie, no w sumie z moimi streamami to było tak. Najpierw streamowałem jeszcze u rodziców i nagrywałem filmy, bo mieszkałem wtedy jeszcze z rodzicami, nie? Potem zacząłem streamować, jak się przeprowadziłem razem z moją kobitką. To zacząłem streamować z miejsca, w którym mieszkaliśmy i mieszkamy do teraz, nie? Potem było coś takiego. Potem było coś takiego, że ona miała jakiś ważny egzamin czy ważną sesję i się mnie zapytała, czy nie mógłbym się na kilka dni wynieść, żeby ona mogła sobie od rana, bo ja też wtedy streamowałem jakoś z rana, żeby ona mogła sobie z rana po prostu, wiesz, no pouczyć się w ciszy, w spokoju, a ja żebym dalej mógł swoje robić, nie? No i mówię, dobra, coś spróbuję wykombinować, nie? Myślałem, w końcu wpadłem na ten pomysł z tą piwnicą tutaj i się zapytałem, czy nie mógłbym skorzystać. No i rodzice powiedzieli, że okej, nie ma problemu, przyjeżdżaj ze sprzętem. No i tak przyjechałem i zostałem, nie? I teraz powiem wam szczerze, że jak na początku byłem troszkę taki sceptycznie nastawiony co do tego, żeby w piwnicy streamować, tak teraz nie wyobrażam sobie, stary, żeby streamować z miejsca, w którym mieszkam na co dzień, nie? Że z tamtego miejsca, gdzie kiedyś streamowałem, tam... Nie, absolutnie nie. Tam w ogóle w randomowych momentach streama to po prostu Karo wjeżdżała i było tak. Odpalała odkurzacz, bo nagle lampka zaświeciła w głowie, że trzeba odkurzyć, nie? Było... A może byś posprzątał jakieś naczynia z tej suszarki, bo to przecież zażygane wszystko? Wiesz, ja mówię, kochanie, mam streama, mogę to zrobić po streamie. Ale ja już tak nie mogę, ja ciągle coś robię. I wiesz, o co chodzi? I weź sprowadź streama po prostu z takim tym, nie? Ale wiadomo, też czasem ja gadałem z nią i wtedy na przykład trochę mniej czatu czytałem, albo ja gadałem z widzami, czy tam odpowiadałem na jakiś ten,
na przykład wtedy zaczynała Karo mówić, ja nie do końca jej słuchałem i wtedy, wiesz, też to, no, jakoś tak za dużo tego było wszystkiego, nie? Tutaj mam ciszę, tutaj mam spokój, tutaj mogę po prostu mieć tą przestrzeń, nie? Do robienia tego swojego shitu. No i to jest zajebiste, nie? To jest naprawdę bardzo w porządku. O, dostałem od kogoś obserwację, dziękuję. No, także... Także dobrze jest oddzielić po prostu sferę prywatną od tej mniej prywatnej i nałożyć stealthringa, bo się zaraz wykurzę. Dobra. Ej, mamy 85 karawa. Ciekawe, czy tutaj zrobimy stówkę rawka, co? Bo w sumie jesteśmy tutaj w takim miejscu, gdzie jest ich trochę. Mamy dystans ulepszony. 87 karawa. By musiały dobre hity wlecieć, nie? Ja też będę musiał zobaczyć, czy od 3.5 nie ma jakiegoś nowego łuku albo stary strzałek, nie? 89 karawa. Bo jak widać, to zdecydowanie robi różnicę. Tutaj jakieś te, okej, okay, to sobie zbierzemy. 90, a w tym tempie level w 20 minut. Kurka wodna. Sporo czasu. Cyk. Mamy golda zebranego 20k. Jakoś mnie to nie napawa super optymizmem. Dobra. Sobie dociągniemy. No i kozak. O, 4 platynki. Cyk. O, 213 w hicie, ty. Halo. Oj, bez sensu nałożyłem. Dobra, mamy 20k golda zebrane. Pójdziemy sobie tutaj do góry, tu powinno być coś. Jest, są nawet dwa z tego co widziałem, ale sobie dociągniemy do lewej, nie powinno pufnąć. Więc będzie gicio. Tu leci drugi. Mamy 20 health potionów, to spokojnie mogę jednego sobie gulnąć. 3 platynki. Cyk. Tu idzie kolejny i kolejny, dobra, to ja się stopuję. I mamy ile? 91 karawa. No to jest kozak, fuj. To nie wiem, czy my gdzieś zrobimy więcej expa na godzinę, nie? No mam nadzieję po prostu, że większość ludzi, która to ogląda, a raczej słucha tego w tle. I walor estetyczny nie jest dla was tak istotny. No bo te miejscówki zaczynają się powoli... zaczynają się powoli powtarzać, nie? Gloomwolfy, Forest Fury, Stone Refinery. Jeszcze brakuje, żebyśmy się zakotwiczyli na Orc Fortress, na tych szamanach. Też ciekawy jestem, co będzie jak... Czekajcie, prej, nie? No jeszcze 55 minut preja. Będzie trzeba zmienić. Z tego co wiem, na prejach darmowych, tych co się rolują, to Stone Refiner wyjść nie może, tylko chyba za kartki można go trafić. Więc tutaj kicha. Ale jakby jakiś szaman wleciał, ork szaman. No nie wiem, będzie trzeba kombinować, może jakiś dragon. O, byśmy poszli stary na smoczyska, ale by było. Tylko że na to by było potrzebny obsidian knife, nie? Obsidianek skurować to i z tych skórek stary próbować wyczerpać jakiś profit. Nie wiem, czy profit jaki można za te skóry dostać na Secure jest jakby... No... No wiecie, czy to się po prostu opłaca, czy się nie opłaca, to by trzeba było zobaczyć. Ale myślę, że stary... Na pewno spróbujemy sobie. Ja sobie te butelki też z ziemi pozbieram, bo mamy tutaj trochę jeszcze kapersa. Mam w ogóle godzinę u siebie już 9.33. Niecałe pół godziny do streama.
I też niecałe kilka procent do wbicia dystansu, moi drodzy. Kurde, ale to leci. Może tego jakoś nie widać, ale powiem wam szczerze, że ten odcinek dzisiaj... No? Myślę, że jo, opiewa w naprawę bardzo fajne rzeczy. W końcu mamy troszkę bardziej wolnego spota. W końcu możemy troszkę bardziej rozwinąć skrzydła. Troszkę nam wleci też skilla. Hity z satelity, bullseye potiony potaniały. No nie wiem, jeżeli już jesteśmy rano i faktycznie mają być wolne spoty, to nie wiem, czy... Czy ta miejscówka nie jest w sumie najlepszą na to, żeby był ten wolny spot, nie? To dla mnie idealnie. Tylko kminie, dlaczego w każdym tutaj miejscu, gdzie są butelki, praktycznie w każdym miejscu, musi być ich 5. By ktoś po 5 butelek wyrzucał. Ale jak? Dziwne rzeczy. Dobra, 90 karawa to jest chyba maks, jaki możemy tutaj wyciągnąć na ten moment. Także podsumowując, nie palę kilkanaście już godzin, nie wiem, z 16? Nie no, więcej, z 17-18 godzin już nie palę. A, zaraz będzie, stary, 18 godzina, jak nie palę szlugów. To jest zerówka, to co widzicie. Jeżeli macie jakąś, znacie aplikację do tego, żeby jakoś, nie wiem, zbierała informacje na temat biegania, ile trasa wynosiła, w jakim czasie się to zrobiło, to byłbym mega, stary, wdzięczny za takie info. Kolejny trening mam w przyszłą... Oj, w przyszły wtorek. Ale być może pogadam z kimś, może by się jeszcze gdzieś udało na jakąś, stary, halkę podskoczyć. Gdziekolwiek, stary, gdzie miałbym troszkę parkietu, żeby sobie pokozłować i czasem rzucić, nie? Zakwaszony. Na pleckach. Troszkę, ale na górnej sferze. Łydki, uda. Tyłek niezbyt. Ty, ale na rękach? Dobra, na rękach też czuję, nie? Czuć trochę na rękach. Jasny gwint. Ty, no w sumie tak ze 3 lata to ja się nie ruszałem, nie? Powiem wam, jest to dla mnie naprawdę... Daj Boże się chociaż troszkę na tym utrzymać jakoś, nie? Ale przełomowy moment w życiu, nie? Chuja, ja stwierdziłem, że jak teraz się nie ruszę, to już nigdy się nie ruszę. Jak będę stary przed 30, albo będę mieć 30 lat, albo po 30, mi się, stary, już nie będzie chciało, nie? Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że z roku na rok coraz mniej mi się chce, ale jeszcze mi się chce. Ale później to może być tak, że się przykleję tyłkiem do siedzenia. A jak teraz sobie zaszczepię w sobie taki, wiesz, taki motyw właśnie ruszania się, to może on jakoś ze mną zostanie, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, szefie, nie? Również mi się wydaje, szefie, że będziemy powoli kończyć odcinek. Jasny gwint, ile tu jest refinerów, ty, patrz na to. Także ja już to wrzucam w render. A właśnie, bo jeżeli są ludzie, którzy są tutaj do końca to obejrzeli, to być może was to zainteresuje. Ja to jeszcze w przyszłym odcinku poruszę, ale dobrze, żeby to też osoby wiedziały. Jeżeli są takie, oczywiście, że jeżeli jest tutaj ktoś, kto jest wspierającym na tym kanale, niezależnie od progu, czy tam jest piątaka dla Szczeciniaka, czy to jest stary dyszka, czy co tam, cokolwiek, to odcinki dostaję przedpremierowo, nie? Czyli jak o 16 wychodzą normalnie, to ja zwykle gdzieś wrzucam to, no nie wiem, myślę, że o 10, a czasem jest tak, że jeszcze w nocy, nie? Czyli gdzieś tam kilka do kilkunastu godzin wcześniej jest dostęp do nowego odcinka.
bo YouTube wprowadził taką funkcję ostatnio, że w momencie, gdy ja ustawiam sobie premierę, nie, to wcześniej musiałem ustawić osobno dla wspierających i w momencie, gdy chciałem już, żeby wszyscy mieli do tego dostęp, no to trzeba było to wszystko jakby ręcznie robić, nie? Teraz jest to zautomatyzowane, czyli daję na przykład wcześniejszy dostęp dla wspierających i na dole mam opcję, że ustaw dla wszystkich, nie? O danej godzinie, czyli jak ja będę wrzucać teraz film, załóżmy o 10, to jak on się tam, wiesz, wszystko sprawdzi, YouTube, czy tam prawa autorskie, uznajmy, że o 10.20 ten film będzie już gotowy do wypuszczenia, daję 10.20 dla wspierających, ale dla wszystkich o godzinie 16, nie? Klikam OK, załatwione i nie ma absolutnie problemu, nie? Więc wcześniej funkcja dla wspierających, jeżeli chodzi o wcześniejszy dostęp, działała, ale mniej, w mniejszy, zmechanizowany sposób. W tym momencie jest to kozak zmechanizowane i zaktualizowane, więc również no tak będziemy lecieć, nie? Więc jeżeli już masz wsparcie na kanale, to żebyś wiedział o tym, że... No właśnie, bo to też nie jest tak, żeby o tego, to teraz wspierajcie, wykupujcie, absolutnie. Jeżeli są tutaj osoby, które po prostu mają to wsparcie, no to żebyście sobie sprawdzali wcześniej te premiery, nie? Żebyście sobie ogarniali to wcześniej, bo jak lubicie sobie gdzieś tam obejrzeć tą serię, to macie wcześniejszy dostęp do tego po prostu, nie? Dobra, moi drodzy, my spierdalamy z tej miejscówki. Z tego, co dobrze widzę, to myśmy chyba ze 2 level wbili, co? Mam nadzieję, że w 2. No prawie 35 level mamy, więc uznam to za bardzo dobry, stary progresik, w prawie godzinę zrobiony. I zapraszam do przyszłego, już 20 odcinka z serii Faktu Pak. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczyska i sympatyczne, tibijskie. Pa, pa.